Rozmowa dnia. Gościem sygnałów dnia jest pan poseł Dariusz Joński, Koalicja Obywatelska, Klub Parlamentarny Inicjatywa Polska. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry pani, witam państwa. Panie pośle, czy Rafał Trzaskowski może czuć się zawiedziony tym, co wydarzyło się w sobotę? Kilka dni wcześniej, czyli przed tą sobotą, mówił o tym, że jeżeli Borys Budka ma zrezygnować z funkcji przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, no to on chce powalczyć o stanowisko lidera. Borys Budka zrezygnował, ale Rafał Trzaskowski zdaje się nie miał szansy na to, żeby powalczyć po wielu godzinach, negocjacji. No, rozumiem, że musiał schować swoje ambicje do kieszeni. Donald Tusk jest dziś szefem Platformy Obywatelskiej. Trudno mi powiedzieć, bo nie jestem członkiem Platformy Obywatelskiej, jakie były ustalenia i rozmowy, ale rozumiem, że jeśli Donald Tusk wrócił i to było porozumienie też z Rafałem Trzaskowskim, bo tutaj nie mamy dwóch, tylko jest jeden kandydat, a dzisiaj już pełniący obowiązki Donald Tusk, więc ja mogę jedynie z jednej strony pogratulować Donaldowi Tuskowi objęcia tej funkcji, ale też jestem pewien, że Rafał Trzaskowski przy tym zaufaniu społecznym, które ma, na pewno z polityki tej wielkiej nie odchodzi. Uważam, że ten tandem tego doświadczenia młodości można połączyć i wydaje mi się, że po tej sobocie jesteśmy w sytuacji w ogóle zgoła innej od tego, co jeszcze było parę dni temu. Dzisiaj wróciła, w moim przekonaniu, nadzieja na zwycięstwo opozycji, na współpracę na opozycji. I mówię też jako przedstawiciel Inicjatywy Polskiej. Jutro takie spotkanie będziemy mieli z nowym przewodniczącym Donaldem Tuskiem. Ale wydaje mi się, że jeśli to, co zapowiedział Donald Tusk, abyśmy wszyscy poszukali w swoich programach to, co nas łączy, a nie to, co dzieli, połączyli siły i poszli wspólnie do wyborów, no to to mi się podoba. To jest nadzieja na dobrą współpracę i z taką nadzieją idziemy jutro też na spotkania. A proszę powiedzieć, panie pośle, jak pan to ocenia? Czy furia, stan furii to jest dobry sposób na uprawianie polityki? To jest dobra propozycja do wyborców, no jakby, żebyśmy nie mieli wątpliwości, bo przecież słownik języka polskiego jest jednoznaczny. Nagły napad wściekłości, bardzo silnej wściekłości. Się zastanawiam, czy ktoś, kto przychodzi, wraca do polskiej polityki i mówi, że w zasadzie codziennie wpada w stan wściekłości, to co to tak naprawdę wróży polskiej polityce? Jak mówimy o furii i wściekłości, to myślę, że moglibyśmy powiedzieć to Jarosławie Kaczyńskim, jak patrzy i obserwuje, co robią jego działacze i że musi podejmować dzisiaj odpowiednie uchwały, aby rodziny nie zasiadały w radach nadzorczych, choć panie wiemy pośle, doskonale, że jest uzupełnienie o tej uchwale porozmawiamy, ale gdyby pan się mógł odnieść do tej propozycji Donalda Tuska, bo Donald Tusk wychodzi na scenę i mówi, codziennie dostaje furii, czyli codziennie wpadam pani, w atak wściekłości. I to jest, podoba się panu ta propozycja z uprawiania polityki? To nie jest kwestia podobania się. To jest kwestia stanu rzeczywistego. Jeśli mnie pani pyta ale o zdanie... Ale czego stanu? Emocji Donalda Tuska? Już pani odpowiem. Nie, już pani odpowiem, jakie we mnie są emocje. Nie mogę odpowiadać za Donalda Tuska, ale mogę zrozumieć jego emocje. Otóż jeśli od roku czasu mówimy o pewnym złodziejstwie, między innymi mówimy o maseczkach, respiratorach, przyłbicach, testach antygenowych i tak dalej, i tak dalej. I niech pani wyobrazi sobie, że dostajemy z panem posłem Szczerbą informację, że na koncie, i to Najwyższa Izba Kontroli, informuje, że brakuje 50 milionów. Nie ma respiratorów, handlarza nie ma pieniędzy. I jednocześnie dostaje informację i postanowienie prokuratury, która umarza postępowanie wobec polityków, którzy podejmowali tę decyzję, chociaż złamali ustawę o prokuratorii generalnej, bo każdy zakup powyżej 100 milionów powinien być opiniowany. No to wie pani, to człowiek mało tego, że się gotuje wewnętrznie, ale zadaję sobie pytanie, jak to jest, że są równi i równiejsi w tym kraju,
że po roku czasu prokuratura umarza postępowanie wobec tych, którzy jednego dnia podpisali umowę i przekazali handlarzowi broni 160 milionów, choć było wiadomo od samego początku, że on tych respiratorów nie przywiezie. Pan przedstawia tą sytuację, tak zapominając zupełnie o kontekście. Kontekst był absolutnie dominujący. Trwa epidemia na całym świecie. Państwa wyrywają sobie wszystko. Wie pan doskonale o tym, że na przykład była wojna pomiędzy Włochami a Niemcami, bo Niemcy zarekwirowali transporty, które miały iść do Włoch. Z kolei hiszpańska policja, ta ogólnokrajowa, zabierała prowincjom hiszpańskim sprzęt ochronny. Generalnie trwał kompletny chaos. Ja rozumiem, że z tej perspektywy, w której pan jest, pan może powiedzieć, no trzeba było usiąść na spokojnie, rozważyć, może ten, może tamten, no ale proszę się wczuć też w sytuację urzędników, którzy podejmowali tą decyzję. Oni myślą tak, dzieje się jakiś Armagedon, albo ratujemy ludzi, robimy wszystko i nawet idziemy po bandzie, żeby cokolwiek ściągnąć, albo po prostu siedzimy i się zastanawiamy. No, gdyby wszyscy siedzieli i się zastanawiali, no być może byłoby tak, żebyśmy byli, nie musielibyśmy teraz ściągać tych i ścigać tego człowieka, który tego kontraktu nie zrealizował. Jeśli pani pozwoli, to chętnie się od tego odniosę. Ale oczywiście, ale no, pytanie, czy rzeczywiście bylibyśmy w stanie ludzi ratować. Wie pani, spędziłem z panem posłem Szczerbą godziny, setki godzin w tych wszystkich instytucjach, ministerstwach, które zamawiały sprzęt. I chcę powiedzieć, że na przykład Agencja Rezerw Strategicznych 14 kwietnia potrafiła napisać do producenta i otrzymać informację, że przyjdą respiratory. Ministerstwo Zdrowia wolało tego samego dnia, 14 kwietnia, zadzwonić po handlarza bronią i zapłacić 3 razy drożej, z 2 razy krótszą gwarancją i nie otrzymać tych respiratorów. Handlarz bronią był na czarnej liście ONZ-u, więc niech mi pani nie wmawia, że takie były czasy, że mogliśmy kupować od handlarza bronią, bo handlarz bronią z góry miał założony cel, żeby tych respiratorów nie przywieźć. Powiem pani więcej. Po tej całej aferze, kiedy nie zrealizował umowy o respiratory, okazało się, że na wszystkich stacjach Orlen, czyli no, można powiedzieć spółki Skarbu Państwa, zaczął sprzedawać maseczki. Myśli pani, że to przypadek? Otóż nie. Jeśli Donald Tusk mówi, nie, że on się pośle, do tego nie przyzwyczaił... Ja myślę, że Donald to jest Tusk tak, mówi, że on się do tego nie przyzwyczaił, to ja też się każdego, do tego nie przyzwyczaiłem. Kto mógł te maseczki dostarczyć i wie pan doskonale, jak ta sytuacja wyglądała. Ale ja bym chciała, żeby jednak nie, ale pan... Ja tylko nawiązuję ale nie, teraz dobrze, do ale dobrze, panie Donalda pośle, Tuska. Na ten temat możemy rozmawiać, pan zawsze na ten temat mówi, rozumiem, że to jest temat, w którym pan się specjalizuje, ale to nie jest też tak, że tylko na ten temat można rozmawiać w Polsce. Ja pana zapytałam oczywiście o to, jak pan ocenia styl, taki styl uprawiania polityki. Ktoś wychodzi i mówi, że ja codziennie dostaję ataków wściekłości. To pana zdaniem dobrze wróży polskiej polityce, polskiej debacie publicznej, czy też nie? Mi nie chodzi w tej chwili o respiratory. Chodzi mi o styl uprawiania polityki. Wie pani, mnie nie dziwi, bo gdziekolwiek jestem w publicznych mediach, to nikt nie chce rozmawiać na temat respiratorów i tych wszystkich zamówień, nie, i tych maseczek i tych innych, chwilą, ale oczywiście, że świat, no, że... Panie, no godzin tylko... nie możemy na to poświęcić, bo tych godzin nie oczywiście, ma. Więc oczywiście, ale chciał pan jeśli pani pyta... ten temat, ja panu pozwoliłam. Pytam się teraz o styl. Człowiek jasne mówi, że dostaje nagłych, silnych napadów wściekłości codziennie. Donald Tusk powiedział, że się do tej sytuacji nie przyzwyczaja i chcę powiedzieć, że ja się też do tego nie przyzwyczajam. Jeśli Donald Tusk mówi, ale, że wraca ale pan na 100% też ma i będzie problem, mówił prosto, pan po prostu prosto pana ponosi twarz wściekłość i pan furii dostaje codziennie? Wie pani... Nie, no pytam się, bo to zna, każdy może z nas być może emocje, tak jest, że każdy... Wie pani, nie, ja każdy rozumiem, z nas ma emocje, ale też... Ale, wie pan, ale stabilny nawet, człowiek nad sobą panuje i nad swoimi emocjami. Pamięta pani słynną wypowiedź pana Kaczyńskiego do jednej z osób, która przechodziła niedaleko jego samochodu, no można by było powiedzieć, że wpadł w furię. No ale ja nie o tym chcę mówić. Ja chcę pokazać, że chcielibyśmy wspólnie, z nadzieją, na dobrą współpracę walczyć o demokratyczny i wolny kraj. Ale też nie, uczciwie, ja, ja dlatego, tego nie ukrywam. Dlatego się pytam, czy można zgodnie współpracować, dostając furii.
Nie, ale pani już któryś raz z kolei cytuje no bo pan nie odpowiada jedno na to słowo pytanie. No, wyjęte cytuję, z kontekstu. Nie, przepraszam, jedno nie słowo jedno wyjęte słowo wyjęte z kontekstu. Ale jeśli nie, nie pani jedno pyta, słowo każdy wyjęte z polityk kontekstu. ma swoje emocje, każdy ma prawo je wyrażać. Każdy, natomiast ja powiem uczciwie, przez lata obserwowałem Donalda Tuska i nigdy nie widziałem, żeby wpadał w furię, jak pani mówi, czy w jakieś nie, stany emocjonalne mówi, na konferencjach mówi, prasowych, pośle, czy na wystąpieniach nie, publicznych. Ale, nie, a to, że on mówi, wśród nas jakby to on mówi, że wpada codziennie. Targają nas różnymi emocje, patrząc na to wszystko, co się dzieje, to ja się wcale nie dziwię, bo jak patrzę czasami na to, co się dzieje, jeśli dostaję z prokuratury umorzenie, to też się mocno denerwuje na to, że żyję w takim kraju, że nie ma odpowiedzialnej za te wszystkie przekręty. A ja przypominam, że gościem Sygnału Dnia jest pan poseł Dariusz Joński, członek Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska, ale Inicjatywa Polska. Dalszy ciąg naszej rozmowy już w mediach społecznościowych i na stronie internetowej programu Pierwszego Polskiego Radia. Gorąco zapraszam. Panie pośle, ja bym pan powiedział, że to jakieś jedno zdanie z kontekstu, no to ja też zwracam uwagę, że pan profesor Henryk Domański, no, bardzo znany socjolog z Polskiej Akademii Nauk, komentując wystąpienie pana przewodniczącego Tuska, mówi o tym, że to była mowa nienawiści i mówił człowiek przepełniony nienawiścią do Prawa i Sprawiedliwości. No dlatego właśnie pytam o ten styl uprawiania polityki. Czy to jest coś, czego, że nie wiem, państwo tęsknili za tym, że tego brakowało ostatnio, że tak za łagodnie było? No nie wiem, Donald Tusk przyjeżdża, zapowiadany wielokrotnie i w ten sposób się wypowiada. Zastanawiam się, czy to jest coś, co panu się podoba. Po prostu debata publiczna prowadzona w ten sposób. No pan profesor Henryk Domański, jego z PiS-em pan łączyć w żaden sposób nie może, nawet z prawicą. Mówi, to była mowa nienawiści. Bo państwo są za tym To jest jego opinia. Ja uważam, że w polityce pewnych granic się nie powinno przekraczać, ale na przykład jakby pani skomentowała słowa Kaczyńskiego, który mówi do nas mordy zdradzieckie? No jak? To jest mowa miłości tak między nami? Dla mnie to jest mowa nienawiści. Nigdy za to nie przeprosił. Panie pośle, ale Donald Tusk mówi, że codziennie dostaje furii. No ale codziennie może się denerwować, jak patrzy na to, co się dzieje w Polsce, się wcale nie dziwię. Ja też się denerwuję, jak patrzę na to wszystko, co się dzieje w Polsce, że nikt nie odpowiada za nic, nie ma, włos z głowy nie spadnie tym wszystkim, którzy przekraczają prawo, czy organizują wybory bez zgody i bez organu konstytucyjnego, jakim jest Państwowa Komisja Wyborcza i wydają 70 milionów. To jest taka kwota między innymi, jaką trzeba było podnieść dla ratowników medycznych. Jak byłem pod Ministerstwem Zdrowia na proteście w piątek, to właśnie o tym rozmawiałem z tymi ratownikami medycznymi. Gdyby nie te wybory i wyrzucenie 70 milionów, te pieniądze były dla ratowników medycznych. Czy nie można wpaść w szał, jak się patrzy na to wszystko, jak się wydaje publiczne pieniądze bez zgody? No można się denerwować. Każdy z nas ma emocje. Ja też mam emocje, jak patrzę na to. Każdy. Natomiast ale pewnych jak granic, patrzę na pana posła, to widzę, słownych, że pan poseł jednak pan poseł panuje nad swoimi emocjami. To ale też pewnych chyba granic słownych to, przekraczać nie można. Natomiast wielokrotnie no Jarosław Kaczyński z mównicy kierując ale w naszą dobrze, stronę no Jarosław Kaczyński, mówił ma pan pana rzeczach, profesora Henryka Domańskiego, który panu chce pani, to, jeby, dobrze, to była to, mowa to ja, nienawiści. Dobrze. A państwo mówią, że trzeba wyeliminować mowę nienawiści z debaty publicznej. No dobrze, ale no to chce pani powiedzieć, że parę dni no to temu pytam właśnie się, czy to panu nie przeszkadza? Przeszkadzają mi słowa Jarosława Kaczyńskiego, który właśnie został ukarany przez Komisję Etyki za swoje mocne słowa w kierunku opozycji. Został ukarany. Właśnie on. Nie Donald Tusk, tylko on. Więc oczywiście szanuję opinię każdego profesora. Uważam, że powinniśmy się szanować, ale czasami polityka jest ostra. Niech ten spór będzie ostry, ale niech nie przekracza pewnych norm i pewnego języka, który powinien być jednak parlamentarnym. No właśnie. Panie pośle, Prawo i Sprawiedliwość podczas swojego kongresu przyjęło taką uchwałę, ona jest nazywana, określana mianem sanacyjnej. Uchwała, wedle której no, rodziny polityków nie będą mogły pełnić funkcji w spółkach Skarbu Państwa. I jest taka propozycja skierowana do państwa, żeby również w samorządach
przyjąć taką zasadę, że po prostu rodziny polityków i samorządowców nie będą mogły, osoby najbliższe nie będą mogły pełnić funkcji w spółkach samorządowych. Czy panu się to podoba? Państwo są otwarci na taką zmianę, czy też nie? Tylko warto dodać, że w tej uchwale drobnym drukiem na dole jest napisane za wyjątkiem kogo? Za wyjątkiem osób w trudnej sytuacji, za wyjątkiem osób, które mają kompetencje i tak dalej. A tutaj już się pojawia, no można powiedzieć, kto będzie decydował o tym, kto ma kompetencje, a kto nie ma kompetencji, kto jest w trudnej sytuacji, a kto nie jest w trudnej sytuacji. Wydaje mi się, że w kilku polityków, których rodziny przekraczyły pewne granice. No bo jeśli faktycznie żona, rozumiem, pana Sobolewskiego była, nie wiem, w 3 czy 4 radach nadzorczych, no to zawsze jest pytanie, no naprawdę nie starczyła ta jedna, musiały być 4. Czy to jest normalne? Czy aż tyle trzeba zarabiać i aż tyle trzeba jakby wpychać tą swoją rodzinę, żeby dobrze, nie wiem, no, nie miał co do garka wrzucić? Rozumiem, no naprawdę. Że, no, rozumiem, że to kompetencje zostało potępione. Żona pana posła Sobolewskiego nie jest już w żadnej radzie nadzorczej. I teraz pytanie, czy te standardy państwo będą chcieli przyjąć w zarządzanych przez siebie samorządach i w zarządzanych przez siebie spółkach samorządowych? Proszę pani, w Warszawie my przedstawimy nasze propozycje, ale na pewno nie zgodzimy się na tą propozycję, żeby były jakieś wyjątki, że któryś z polityków, ja rozumiem w tym przypadku Jarosław Kaczyński, gdzie decydował, który nie wiem, tam członek rodziny może pracować, a który nie, bo ta uchwała nic nie wnosi. Ta uchwała pokazuje, że jest zakaz, ale za wyjątkiem. Za wyjątkiem tego, którego zdecydujemy. To co to jest za uchwała w ogóle? Ja myślę, że Jarosław Kaczyński chciał gasić pożar, bo on widzi, zresztą to powiedział. Dobrze, dość, że zaczyna się mocne psucie od środka, natomiast on nie ugasił tego pożaru. Państwo mogą dać lepszy przykład, tak to nazwijmy. Czy państwo nie, ale będą... to chcę pani powiedzieć, że Klub Koalicji Obywatelskiej przedstawi swoją propozycję, której nie będzie takiej dwuznaczności, czy można, czy nie można, czy ktoś decyduje, czy nie decyduje. Musi być to zapisane w sposób jasny, klarowny, zero-jedynkowy, bo w każdym innym przypadku, jeśli ma to uznaniowo decydować jeden polityk, to jest rozwiązanie bardzo rozsądne. Bardzo rozsądne. I chciałbym, żeby dotyczyło w pierwszej kolejności tych wszystkich, którzy zatrudniają w tych radach nadzorczych. Tutaj pół Sejmu, jak przewodniczący Tomczyk zapytał, kto z rodziny nie pracuje w spółce Skarbu Państwa, niech podniesie rękę, to nikt nie podniósł ręki. Każdy kogoś tam ma w PiS-ie, kto pracuje nie, ale w jakiejś spółce Skarbu Państwa. Ale wie pan, ja myślę, Skarbu że nikt nie podniósł ręki, dlatego że nie za bardzo przejął się wyzwaniem pana Tomczyka. Tak, z całym szacunkiem oczywiście strony, dla niego. Z drugiej strony ale przewodniczący klubu wymienił nasi słuchacze mieli jasność. Pan, rozumiem, deklaruje w tej chwili, że Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska przygotuje rozwiązania, które będą dotyczyć również zarządzanych przez państwa samorządu i spółek, bo tych spółek jest bardzo dużo samorządowych. I proszę właśnie panią, wedle rozwiązań ja rodziny, deklaruję, rodziny że... samorządowców nie będą mogły w tych spółkach być zatrudnione, tak? Pani redaktor, ja deklaruję, że Klub Koalicji rozumiem Obywatelskiej sami przedstawi, również. Jeśli pani mi da skończyć, przedstawi projekt ustawy dotyczący walki z między innymi z korupcją, bo też się tym zajmujemy z panem posłem Szczerbą. Najpierw kolegium, później klub to przedyskutuje. Nie jestem od ogłaszania projektów, ale mogę powiedzieć, że pracujemy wspólnie kiedy nad taką antykorupcyjną ustawą. Wkrótce, w niedługim czasie, jeszcze w okresie wakacyjnym, antykorupcyjną ustawą i będą jasne zapisy. To mogę pani zagwarantować. Te zapisy, które PiS przyjął, można wyrzucić do kosza, bo one są tak miękkie i tak rozlazłe i tak uznaniowe, można powiedzieć politycznie, że tak de facto polityk miałby decydować, kto się nadaje, a kto nie. A to byłaby jeszcze gorsza sytuacja od tej, którą mamy. Więc w moim przekonaniu... Ja przypomnę, panie pośle, że pan sytuację. Prezes Jarosław Kaczyński jednak bardzo wyraźnie odniósł się do tego zarzutu i powiedział, opisał dokładnie taką sytuację. I powiedział zresztą, że to jest sytuacja, no to takich przypadków może być kilka, tak? Więc no to też jakby nie proszę mi się pod uwagę, że zostało to pisane. Nie, no na pewno tak powiedział, więc to... Wie pani co? Jeden z dziennikarzy sprawdził oświadczenia majątkowe radnych sejmiku
Prawa i Sprawiedliwości w jednym z województw. Wszyscy zarabiają powyżej 250 tysięcy, są co najmniej w jednej spółce, albo samorządowej, albo Skarbu Państwa i dodatkowo jeszcze pracują w różnych firmach. Dodatkowo, oczywiście też państwowych. Nie było osoby, która zarabia poniżej 250 tysięcy rocznie. Więc jeśli pan prezes mówi, że to jest problem tylko kilku osób, to wydaje mi się, że albo nie ma wiedzy, albo jest naiwny, albo wie, tylko musi tak powiedzieć. Tak czy inaczej, problem jest ogromny. Zdaje się, że o tym ja mówiłam o tym wyłączeniu, bo pan wtedy mówił o wyłączeniu, ja też się odniosłam do wyłączenia, więc to jakby to trochę inny temat. Stawiamy kropkę. Pan poseł Dariusz Joński, Koalicja Obywatelska, poseł bardzo Koalicji Obywatelskiej, Inicjatywa Polska. Bardzo dziękuję serdecznie, pozdrawiam panie pośle. Dziękuję bardzo, również pozdrawiam, do widzenia, dobrego dnia. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.